Serdecznie zapraszam do odcinka 70 z playlisty "Władcy Olimpu" pod tytułem "Feralny lot część druga". W poprzednim odcinku 69 opowiedziałem o pewnym wydarzeniu, które wstrząsnęło opinią publiczną na początku lat 80. XX wieku. W tym odcinku opowiem o niektórych faktach dotyczących tej katastrofy. Dlaczego Boeing 747 koreańskich linii lotniczych zboczył z zadanego kursu o kilkadziesiąt kilometrów w głąb przestrzeni powietrznej Związku Radzieckiego? Samolot leciał z lotniska Anchorage na Alasce do Seulu, stolicy Korei Południowej. Przyjmując nawet pewne prawdopodobieństwo wystąpienia awarii, to dlaczego do awarii doszło akurat w pobliżu obiektów militarnych? Związku Radzieckiego. Czy awaria mogła spowodować tak ogromne odchylenie od zadanego kursu? I w końcu, czy awaria była spowodowana usterką sprzętu pokładowego, czy też była to precyzyjnie zaplanowana akcja służb specjalnych? Awaria mogła być wywołana sztucznie przez sabotaż bezpośrednio na pokładzie samolotu lub być może z wykorzystaniem laserowej broni satelitarnej. Niestety odpowiedź na to pytanie jest czystą spekulacją, ze względu na brak konkretnych informacji, raportów i analiz. Można też zadać pytanie, czy faktycznie można było uniknąć zestrzelenia tego samolotu i kto faktycznie podjął ostateczną decyzję. Czy rozkaz wydali Rosjanie, czy może obcy agent, pracujący na zlecenie służb zachodnich, a może południowych? W sprawie tej katastrofy występuje zbyt wiele znaków zapytania, co potwierdza fakt, że zestrzelenie Boeinga 747, podobnie jak w przypadku generała Patona, nie było dziełem przypadku, ale zostało precyzyjnie zaplanowane i wykonane. Pozostaje odpowiedzieć na zasadnicze pytanie kto i dlaczego spowodował katastrofę samolotu pasażerskiego koreańskich linii lotniczych. Aby odpowiedzieć na to pytanie, należy przede wszystkim zacząć od sprawdzenia listy pasażerów, gdyż w przypadku katastrof lotniczych, szczególnie o globalnym rozgłosie, lista jest podstawowym dowodem pomijanym w większości teorii spiskowych. Czy na pokładzie samolotu znajdowały się osoby lub osoba, które były niewygodne dla nieznanych sprawców? I czy wywołanie konfliktu międzynarodowego, nie było upieczeniem drugiego gołąbka na tym samym ognisku. Okazuje się, że na pokładzie tegoż samolotu była osoba wyjątkowo niewygodna i niepożądana dla sitwy międzynarodowych lichwiarzy, a więc mieli oni wystarczający powód na zlecenie tej zbrodni. Problem w tym że zamiast tej jednej niewygodnej osoby zginęło aż 269 niewinnych ludzi. Ale dla Borgów strata ta jest całkowicie do zaakceptowania, szczególnie, że była to okazja kolejnego ataku na związek radziecki. Osobą non grata dla Borgów był kongresmen Lawrence Patton Macdonald, kuzyn znanego nam generała Pattona. Lawrence miał wiele cech wspólnych z Georgem Patonem. Przede wszystkim obaj występowali przeciwko nowemu porządkowi świata i globalistom niszczącym suwerenność państw. Jednym słowem, obaj występowali bezpośrednio przeciwko Borgom, czyli międzynarodowej sitwie lichwiarzy. Lawrence był wyjątkowo groźny dla Borgów, gdyż jako kongresmen miał możliwość bezpośredniego sabotowania ich diabelskich działań. Krytykował on przede wszystkim założone przez nich instytucje, jak Federalną Rezerwę czy Komisję Trójstronną. Niedługo po katastrofie pastor Jerry Falwell, popierający poglądy Lourenca, powiedział Najbardziej poruszyło mnie to, że zestrzelenie przez Związek Radziecki KAL 007 doprowadziło do śmierci 269 ludzi podczas gdy głównym celem był właśnie McDonald. Kongresmen McDonald był wyjątkową postacią tradycyjnej amerykańskiej prawicy. Bronił on amerykańskiej konstytucji, podkreślał wolność osobistą i system demokratyczny. Sprzeciwiał się nadmiernej ingerencji rządu w sprawy obywateli nie popierał całkowitego urynkowienia gospodarki oraz sprzeciwiał się ingerencji sił międzynarodowych w suwerenność państw. Lawrence podkreślał zawsze prawo obywateli do posiadania broni oraz prawo buntowania się przeciwko dyktatorskim działaniom administracji. Uważał on, że mały rząd służy narodowi, a duży służy wyłącznie samemu sobie działania władz federalnych powinny być powstrzymywane i ograniczone na wszelkie sposoby. I nie do pomyślenia jest kontrola amerykańskiego społeczeństwa przez rząd światowy, prowadząca do całkowitej utraty suwerenności państwa. Moi drodzy przekonania kongresmena McDonalda są nie tylko wyjątkowe, ale bez wątpienia godne do naśladowania jego wizje powinny nam Polakom wskazywać kierunek, którym należy podążać. Jeżeli chcemy być krajem suwerennym, wolnym i prawdziwie demokratycznym, musimy dążyć dokładnie do celów postawionych nam przez McDonalda. Ataki globalistów wykorzystujących Unię Europejską, bankowość, instytucje pozarządowe wspierane przez Sorosza, Skradzione polskie przedsiębiorstwa, rozbudowany do granic niemożliwości aparat administracyjny, niszczący naszą suwerenność, zalewający Polskę egzotycznymi emigrantami i za wschodniej granicy, pchający nas do nieswojej wojny i wiele innych łajdactw, powinno być powstrzymane. Niestety rząd warszawski nie stoi i nigdy nie stał w obronie Polaków, ale zawsze skwapliwie... Wykonywał polecenia borgów dla garści srebrników, władzy absolutnej i co ważniejsze, licencji na nietykalność. Do kongresmena McDonalda powrócę w kolejnym odcinku. Na tym zakończę odcinek 70, w którym opowiedziałem o faktach dotyczących lotu Kal 007. Serdecznie zapraszam do odcinka 71 pod tytułem Feralny Lot, część trzecia.